Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj sobie porozmawiamy, mam nadzieję, że Wy też zostawicie komentarze odpowiednie, na temat um, wishlisty. Czyli pozycji, które aktualnie są na mojej liście chciejstw, jeżeli chodzi o rośliny, oczywiście. Ja Wam przedstawię moje opcje, ale tak jak już wspomniałam, mam nadzieję, że Wy w... czy mam pająka na ścianie? Wy w komentarzach również napiszecie to, co byście chcieli w niedługim czasie nabyć nowego. Zaczniemy sobie: myślę, że kategoriami tutaj będę lecieć, bo tak też mam nawet spisane. Zaczniemy sobie oczywiście od alokazji. Jeżeli chodzi o alokazję, mam trzy. Pierwszą z nich jest alokazja Silver Nebula. Ona jest bardzo podobna do alokazji Black Velvet, do alokazji um, Silver Dragon y, lub też Dragon Scale. Albo też do Melo. I Alokazja Melo jest na mojej drugiej pozycji. Czy ta lista jest, wiecie, nieznacząca, jeżeli chodzi o um, po kolei, czy coś jest ważniejsze, czy też nie? Po prostu tak do, zaczęłam dopisywać kolejne pozycje. Alokazja Melo, coś pięknego, na razie jest w takiej cenie. Powiedzmy, no, do kupienia, ale może jeszcze trochę spadnie cena, bo aktualnie za około 100 zł można kupić taką mniejszą sadzonkę z dwoma, trzema liściami, liśćmi. Natomiast, tak jak mówię, no, liczę na to, że po prostu z czasem ona troszkę stanieje. Trzecia alokazja, którą bardzo bym chciała, to jest alokazja Flying Squid. To jest alokazja, która wcale nie wygląda na alokazję. I ja się dowiedziałam dopiero gdzieś tam chyba z Instagrama o tym, że ona jest alokazją, i stwierdziłam, że no, no jest cudna, jest po prostu tak unikatowa i tak niepozorna. W ogóle nikt by nie stwierdził, że to jest alokazja. To jest alokazja. No i gdzieś się tam widziałam, ale na razie to też są ceny dosyć kolosalne, więc może jak się pojawi w bardziej takiej sprzedaży, na zasadzie, że będzie można ją dostać w sklepach online takich polskich, no to wtedy się na nią skuszę, bo jest naprawdę super i bardzo bym ją chciała. Jeżeli chodzi o filodendrony, to mam filodendron bilatie bilatie, nie wiem jak on się czyta ale no na zdjęciu widzicie jak on wygląda ja sobie sama muszę go wygooglać, bo nie kojarzę ok, już go mam widzę, że to jest taki bardzo podłużny podłużne liście więc fajnie byłoby go mieć w swojej Aranżacji filodendronowej Na regale Może kiedyś zawita I jeszcze tutaj bo nie mam zapisanych na liście Ale wiem Żebym bardzo go chciała To jest Burle Marks. I możliwe, że dostanę ogryzek W zasadzie variegatę w dodatku ale zobaczymy, bo na razie jestem w fazie negocjacji z jedną dziewczyną, która właśnie ma te ogryzki i bardzo bym chciała, bo ona chce się wymienić. Ja tak nie bardzo mam jakieś ogryzki, więc nie mam za bardzo co jej zaproponować, ale możliwe, że mi to sprzeda, albo po prostu się wymienimy na coś, co, co mam, a ona tego nie ma. No zobaczymy. Generalnie. Te dwa filodendrony, jak najbardziej. Następny filodendron, Patent Lady. To jest filodendron, który w miarę jest dostępny i można go bez problemu kupić. Cena. Mm, no, cena jest wysoka. Znaczy, wysoka. Wyższa niż normalnie, ale cięte węzły można już naprawdę w fajnych, atrakcyjnych cenach kupić, więc może jak kiedyś spotkam na jakimś kiermaszu hop, to, to z chęcią się na nią zdecyduję. Przepiękna jest taka em, melan. Melanż taki ma na liściach, taki, no, tak jakby, właśnie takimi farbkami opryskana. No, ciekawy. Okaz. Następnie mam Synapsus Silvery N. Jeżeli chodzi o synapsus, ja miałam jeden synapsus i to był synapsus um, chyba Argreus, ale nie jestem pewna, chyba tak. I on totalnie u mnie nie rosnął. Był gdzieś tutaj koło, o, koło mm, telewizora stał, później go przyniosłam na makramę i w ogóle ani tu, ani tu nie, nie, nie rósł. Więc tak troszkę na te synapsusy mm, przestałam patrzeć, ale w końcu stwierdziłam, że fajnie było go też właśnie wsadzić do, na mój regał. Może tam sobie by poradził lepiej. Następne epipremną EpiPremnum, epipremnum Cebu Blue. Piękne. Piękne, takie srebrzyste z dziurami. Fajnie by było go poprowadzić też na paliku do góry, a nie jako zwisająca roślina, dlatego że jak ona będzie się zwisać, ciężko będzie z niej wydobyć yy, przede wszystkim rozmiar duży i przede wszystkim też te dziury. No bo jak wiemy, yy, EpiPremna yy, im są bardziej do góry i mają się po czym piąć to rosną coraz większe i nawet też tak z ciekawostki to powiem wam, że zwykłe epipremnum złociste też potrafi się dziurawić o ile ma bardzo dobre warunki i właśnie rośnie do góry ma się po czym wspinać, więc tutaj fajnie było dla siebie, jednak e, zamontować jakieś coś do wspinania, żeby wydobyć tak naprawdę m, jego wygląd prawdziwy. E, Stefania Erekta. E, na pewno kojarzycie, to jest tak delikatna, tak minimalistyczna i mam wrażenie taka roślina, która pasuje idealnie do takich pustych pomieszczeń, żeby się jako jedyna wyróżniała na tle na przykład białej ściany. No i rzeczywiście tak jest, no ja nie mam pustego mieszkania, bo tak naprawdę... Na każdym kroku coś tu jest Więc nie chodzi o taką aranżację Gdzie ja widzę tą Stefanię Erektę Ale po prostu chciałabym mieć tą to, nie, to jest bulwa? Właśnie nie wiem czy to jest bulwa Czy to jest jakoś inaczej co jak się nazywa W każdym razie I ten delikatny, delikatna roślinka Wychodząca z tej potężnej takiej bulwy Z tego ziemniaka Ładnie to wygląda i też myślę, że na regale Fajnie by się odnalazło Mam jeszcze begonię Oldemor, ostatnio y, widziałam na YouTubie u kogoś właśnie tą begonię przepiękna. Zresztą jeżeli chodzi o begonie, to mam wrażenie, że tutaj na mojej liście mogłoby się pojawić ich znacznie, znacznie więcej. Natomiast na razie nie uzupełniam jej o begonie z racji tego, że nie wiem, czy w ogóle u mnie begonie będą rosnąć. Mam tą jedną begonię, podlewam ją od dołu, więc spokojnie, tak jak, tak jak mi mówiliście. Mm. No, ale nie wiem, jakby na razie nie widzę żadnych wow u niej. Stoi sobie w miejscu, coś tam podrzucała tych liści, ale bardziej takich przyziemnych, które gdzieś tam dotykały ziemi, więc powiedzmy, że miała prawo. No ale zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Na razie to jest takie. No nie wiem. Zobaczymy. Więc Begoni to jest jedyna. I teraz mam jeszcze dwie ostatnie pozycje. Słuchajcie. Kobieta zmienną jest, prawda? Prawda. W życiu bym nie podejrzewała, że na mojej liście pojawią się jakiekolwiek choje. Ale tak, pojawiły się dwie. Aczkolwiek one w ogóle nie wyglądają jak choje, takie typowe choje-choje. Że mają tam liście, no i splash. Tak? Z tymi się głównie kojarzą choje. Więc mam dwie choje. Jedna choja to jest linearis. To jest taka długa, podłużna choja z liśćmi takimi... Coś, ale patyczak, ona wygląda generalnie. Podoba mi się. Podoba mi się... Um, wiecie, dlaczego? Dlatego, że ja ją widziałam już kilka razy, jak ona sobie zwisa ładnie jako kompozycja w, na regale. I chyba dlatego bym ją chciała, nie dlatego, że sama w sobie mi się ta roślina podoba, też też jest fajna, ładna, unikatowa, inna, ale jako taki dodatek do aranżacji całego mojego regału. Chyba po prostu tak ją widzę. Więc to jest ta hoja. I druga hoja, to jest hoja kompakta. Ja ją zobaczyłam u dziewczyny, nie wiem jak ona się nazywa, to jest amerykański kanał o roślinach Wild Fern chyba? Jakoś tak. I jak ja ją tam zobaczyłam, stwierdziłam, że kurczę, ona wcale nie wygląda jak hoja, ona wygląda jak jakiś taki sukulent i ja ją chcę. No, jest też przepiękna, oczywiście jak jest dużych rozmiarów, ale hoje generalnie dosyć korosną, jak mają fajne warunki. W każdym razie bardzo mi się spodobała. Stwierdziłam, że zapiszę sobie na mojej liście. Jak gdzieś tam kiedyś zobaczę, no to może sobie kupię. Wiecie, to nie jest tak, że na tej mojej liście to są wszystkie pozycje, które będę realizować od A do Z. Po prostu zapisuję sobie rośliny, które mi się najbardziej podobają, i gdzieś tam jak już je odhaczę, albo gdzieś tam jak nie wiem, będę sobie robiła zakupy na kiermaszu hop, no to wtedy sobie mogę patrzeć, czy są te okazy, czy też nie. Ale to nie jest tak, że ja je wszystkie muszę mieć. Też z czasem. Ta lista też mi się zmieniała, bo miałam bardzo dużo innych jeszcze okazów, ale stwierdziłam, że no, z czasem mi się one przestały podobać na przykład, albo, albo je zamieniłam na jakieś inne. No więc ona jest taka ruchoma ta lista. Ale jestem bardzo ciekawa, co wy macie na swojej liście. Jakie, jakie okazy? Może ja też coś podpatrzę u Was, może coś mi się spodoba. A może coś już mam, więc tak się ucieszę w serduchu, że a ja już to mam. Yy, więc czekam na Wasze komentarze właśnie z tymi listami, co chcecie w najbliższym czasie sobie kupić. Yy, no i zapraszam Was do kolejnych filmów, więc do zobaczenia!